Stwierdzenie, że w życiu i w podróży należy być samodzielnym, można uznawać za oczywiste i za bardzo ogólnikowe. Jednak jadąc na wymianę, na jaką wybraliśmy się razem z Szymonem, trzeba poradzić sobie nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i pod względem psychicznym i zaakceptować fakt, że jest się zdanym wyłącznie na swoją zaradność. Oczywiście można kontaktować się z osobami, które są nam bliskie w Polsce przez internet, jednak ze sprawami bieżącymi musimy sobie poradzić sami. Moja znajoma z Niemiec, którą poznałam na wymianie w Brazylii, nie nadawała się do tego typu podróży. Nie chciała poznać brazylijskiej kultury, na lekcjach spała, nie integrowała się z nikim, a jej podejście do naszego życia w mieście Natal, w którym odbywałyśmy wymianę, ograniczyło się do stwierdzenia, że po prostu musi przetrwać te 12 miesięcy. Z takim nastawieniem nic dziwnego, że wróciła po 3. Przyznaję, że ja również miałam kryzys i jakkolwiek śmiesznie to może zabrzmieć, lekarstwem dla mnie było obejrzenie Ani z Zielonego Wzgórza. Bardzo trafiło do mnie stwierdzenie, które tam napotkałam, że nie liczy się to, co świat może nam zaoferować, ale to, co my oferujemy światu. Tak więc odbywając podróż musimy sobie uświadomić, że to my powinniśmy być otwarci na innych, powinniśmy poznawać innych, postarać się zaaklimatyzować, zawrzeć przyjaźnie, ponieważ nic samo do nas nie przyjdzie. Będąc otwartymi na innych, inni ludzie zaczną również patrzeć na nas przychylnie i wtedy nadal oczywiście pozostając samodzielnymi, znajdziemy osoby, na których będziemy mogli polegać. Oczywiście podczas naszej podróży spotkamy ludzi skrajnie różnych, z różnego pochodzenia, przedstawicieli różnych kultur, o zwyczajnie różnych charakterach i nie zawsze między nami działa tak zwana chemia, nie zawsze znajdujemy wspólne tematy, wspólny język. I co zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji? Wiadomo, ważna jest refleksja. Musimy pomyśleć, co nie zadziałało, dlaczego właśnie w ten sposób sytuacja wygląda, lecz samo myślenie o tym nic nam nie da. Trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić, nie popełniać tych samych błędów po raz drugi. Co natomiast, jeżeli osoba, z którą jest pewien problem, jest dla nas osobą bardzo ważną, poniekąd może nawet kluczową? Tak było w moim przypadku. Na wymianie takie jak moja i Kasi, czyli wymiana młodzieżowa w ramach organizacji Rotary, każda osoba powinna mieć 3 host rodziny. To znaczy powinniśmy przemieszczać się w ramach pewnego terenu co mniej więcej 3 miesiące, zmieniać miejsce zamieszkania. Czemu ma to służyć? Po pierwsze, nie mamy się przywiązywać, ponieważ wymiana kończy się po 10 miesiącach i czym bardziej się przywiążemy, tym trudniej będzie wyjechać. Po drugie, zapewnia to zróżnicowane doświadczenia. Tak? Każda rodzina jest inna, mamy szerszą perspektywę na lokalną kulturę. Po trzecie, w ramach właśnie problemów mamy tą świadomość, że za tydzień, 2, miesiąc, może 3 zmieniamy, więc trzeba wytrwać. Lecz co, jeżeli tak jak w moim przypadku, ta host rodzina jest tylko jedna. Zostaliśmy przydzieleni tylko do jednej host rodziny. Pamiętajmy, że zawsze jest wyjście. Tak jak my, wyjechaliśmy w ramach pewnej organizacji i byli pewni koordynatorzy, więc problem należy zawsze z kimś omówić. Ja swój problem omówiłem dopiero po 8 miesiącach, lecz zadziałało. Już po 2 dniach mieszkałem w innym miejscu z bardzo życzliwymi ludźmi, przychylnymi mi, bezproblemowymi i zmiany jak najbardziej nie żałuję. Kolejnym aspektem, z którym trzeba sobie radzić, to jest bariera językowa. Ja nauczyłem się chińskiego, gdyż byłem na Tajwanie i właśnie takim językiem się tam ludzie posługują. Nie był to język łatwy w zrozumieniu na początku. I jeżeli osoby, tak jak ja czy Kasia, uczymy się języka od zera, mieszkając w danym miejscu, gdzie tym językiem się posługują, mówi się o tak zwanej barierze 3 miesięcy. Co oznacza, że po mniej więcej właśnie tym okresie, czyli 3 miesiącach, będziemy w stanie zrozumieć pierwsze zdania do nas wypowiedziane na podstawie tych kilku słów, które rozumiemy, przeprowadzić krótką konwersację czy zamówić coś w restauracji. Dla mnie metoda nauki, która się sprawdziła, to 6 godzin w tygodniu z nauczycielem omawianie gramatyki i słów języka, czyli chińskiego. Tylko, że trzeba pamiętać, że nauka języka nie może skończyć się na książkach.
Więc co robimy? Wychodzimy na ulicę, mówimy, nie boimy się popełniać błędów, nawet koszmarnych. A kolejna sprawa, trzeba słuchać. Ważne jest, żeby załapać melodię języka, ważne jest, żeby wyłapywać nowe słowa. Znaczenie tych słów próbować znaleźć z kontekstu. Jeżeli to nam się nie udaje, zapamiętać, zapytać kogoś, na przykład nauczyciela. Co jeżeli popełniamy prześmieszne błędy? To się zdarza. Język chiński jest językiem tonalnym. To znaczy każdą głoskę możemy wypowiedzieć na różny sposób, z różnym tonem, także znaki są różne. I tutaj jest mała anegdotka. Raz, przez tydzień nie było mnie w szkole. Rozmawiałem z kolegą z klasy, zapytał mnie, czemu mnie w szkole nie było. Chciałem odpowiedzieć, że byłem chory. Wyszło coś zupełnie innego. Pomyliłem ton i zamiast powiedzieć, że byłem przez tydzień chory, stwierdziłem, że byłem przez tydzień zajęty stosunkiem płciowym z kotem. Więc na tony trzeba uważać. Musimy sobie zadać jednak pytanie, co gdy wrócimy z naszej podróży? Po powrocie musimy zmierzyć się ze zmianami, które zaszły nie tylko w nas, ale i w osobach, które pozostały w domu. Podczas gdy przeżywamy przygody za granicą, życie naszych przyjaciół, znajomych i rodzin toczy się dalej. I po powrocie niestety nic już nie wygląda tak samo. W trakcie podróży, zazwyczaj w momentach tęsknoty, idealizujemy dom, idealizujemy rodzinę, znajomych, wyobrażamy sobie siebie znowu w takim samym otoczeniu, w takich samych sytuacjach. Jednak niestety są to jedynie wyobrażenia, a w rzeczywistości wszystko wygląda zupełnie inaczej. Zmienia się w znacznym stopniu nasz światopogląd. Mój światopogląd zmienił się również naprawdę w bardzo dużym stopniu. I wracając z wymiany, oczywiście przywitałam się bardzo serdecznie z moimi przyjaciółmi, przyjęli mnie bardzo ciepło, jednak po pewnym czasie człowiek uświadamia sobie, że znajomi żyją sprawami codziennymi, w których my już nie uczestniczymy. Tak samo jednocześnie mnie trudno było przekazać im, jak emocjonalnie zmieniłam się podczas tego roku i co przeżyłam, ponieważ nie da się tego jednak streścić i po prostu opisać. Tak więc wracając, te relacje nie wyglądały już tak samo. Nie chcąc tutaj nikogo straszyć ani wprowadzać jakiejś negatywnej atmosfery, oczywiście z czasem te relacje jak najbardziej da się odbudować i mimo tego, że wróciłam odmieniona, to jak najbardziej szczęśliwa i bogatsza o te doświadczenia. Kolejnym problemem, powiedzmy, który potrafi skomplikować powrót z wymiany, jest, gdy się zakochamy. Oczywiście brzmi to bardzo śmiesznie. W naszym wieku wyjeżdżamy po to, żeby eksperymentować, żeby dopiero doświadczać życia. Nikt nie jedzie z zamiarem poważnych związków. Jedziemy po to głównie, żeby się uczyć, żeby się bawić. Jednak zdarzają się sytuacje, że osoba podczas wyjazdu zakocha się w innym wymieńcu bądź w osobie z kraju, w którym jesteśmy i szczerze mówiąc ma to bardzo dużo pozytywnych stron. Mając taką osobę mamy kogoś, na kim możemy się oprzeć, dzięki komu nie czujemy się tacy samotni, nie czujemy się tacy zagubieni w obcym nam świecie. Fakt, że spędza się cały ten czas razem, że ta osoba staje się naszym najlepszym przyjacielem, naszym powiernikiem problemów, pocieszycielem w trakcie tęsknoty. To wszystko sprawia, że dane dwie osoby mają dużo silniejszą i moim zdaniem trwalszą więź, niż gdyby poznały się u siebie w kraju, w powiedzmy normalnych warunkach. Ja osobiście nie doświadczyłam tego typu sytuacji, ale najbliższym mi przykładem jest mój brat. Pojechał on na wymianę rok przede mną, również do Brazylii i wydaje mi się, że jednak do dużo mniej atrakcyjnego regionu, do miasta Araçatuba, które znajduje się 400 km od wybrzeża, na odludziu. Wydaje mi się, że jego rodziny również nie były tak ciekawe, przychylne, jak i moje. Jednak w Brazylii Piotrek poznał Wilmę, wymieńczynię z Finlandii. Gdy usłyszałam, że się spotykają, nigdy nie sądziłam, że ich znajomość potoczy się w tym kierunku, w którym się potoczyła. A jeżeli dzisiaj, 2 lata po ich wymianie, wrócę do domu, zastanę tam Wilmę, która po raz kolejny gości u nas w Polsce. Zapytałam się Wilmy, jaki jest jej stosunek do tego związku, jak ona to widzi, jak to się wszystko potoczyło pod koniec wymiany. Powiedziała mi, że ona sama nie wie tak naprawdę, jak to wyszło pod sam koniec wymiany. Oboje wracali do swoich ojczyzn, do swoich dawnych żyć, do dawnych spraw, ale jeszcze będąc w Brazylii postanowili, że kontaktu nie zerwą.
teraz, gdy nie widzą się jednak codziennie, nie widzą się każdego dnia, nie narzekają na to. Oboje są maturzystami, więc też mają bardzo dużo nauki. Jednak każdą chwilę wolną od nauki spędzają na rozmowach na Skype'ie, na kontakcie telefonicznym oraz na odwiedzaniu się. Piotrek jeździ do Finlandii, Wilma odwiedza nas w Warszawie, za nimi też wspólne wakacje w Grecji. Ich związek wydaje mi się naprawdę dojrzały i pomimo tej odległości myślę, że naprawdę wiele ich łączy. Myślę, że właśnie brak codziennego kontaktu, codziennego bezpośredniego kontaktu sprawia, że każde ich spotkanie jest wyjątkowe i że dlatego tak dobrze im się układa. Dla obojga bardzo ważnym czynnikiem jest też to, że mimo tak dużych różnic kulturowych potrafią się ze sobą codziennie porozumieć. Porozumiewają się w języku angielskim, czasami po portugalsku, a biorąc pod uwagę fakt, że polski i fiński wydają mi się jednymi z trudniejszych języków europejskich, jak widać kontakt między dwoma osobami z tych krajów jest jak najbardziej możliwy. Ale przykład Piotrka to nie jest jedyny przykład na związek będący efektem wymiany. Sam jestem w jednym, mam dziewczynę we Francji. Tak jest. Od powrotu, to znaczy pół roku temu, widzieliśmy się już dwa razy. Dopiero za drugim razem i też nie od razu jako związek. Ale tak, takie rzeczy się dzieją. W każdym razie podsumowując. Wymiana to dla nas wielka szansa, zarówno na zmienienie samych siebie, jak i naszego światopoglądu. Jest to szansa, żeby poznać nowych ludzi, nauczyć się nowego języka. Może to być genialna przygoda, o ile jesteśmy w stanie zarówno brać od świata, tak jak i mu dawać. Tak więc każdego z Państwa, którzy zastanawiają się może nad wysłaniem dziecka na wymianę, albo tych z Was, którzy sami się nad wymianą zastanawiają, serdecznie polecamy. Świetna sprawa. Sami jesteśmy niezmiernie wdzięczni zarówno Rotary, jak i naszym rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w naszą wymianę za tę szansę. Dziękujemy. Dziękujemy.